المحرمات تنقسم الى اربع اقسام او درجات المحرمات اربع درجات Jeśli chodzi o zabronione rzeczy, to dzielą się na cztery dziedziny: Cztery poziomy الدرجه الاولى الصغائر Pierwszy poziom to są małe grzechy اعلى منها الكبائر Potem następna większa od niej to są duże grzechy اعلى من الكبائر الشرك الاصغر Później następną rzeczą większą o, od dużych grzechów to jest mały, małe bałwochwalstwo. A -akbar. I najwyższą z nich wszystkich czterech e, e, sierk akbar, czyli na, e, e, bałwochwalstwo duże. An anwa al -arba. I jest to obowiązkowe, jest to, jest to mus, abyśmy o, opuszczali i unikali tych czterech, czterech rodzajów.

إننم إننم الله يسع الله هو شرك اكبر دوجة دوجا الذبح للجن الذبح لاصحاب القبور شرك اكبر ذبح كزجنان حيوانا او شرك اكبر الساحر يكفر كفر اكبر السحر أه الساحر, الساحر. Na przykład ten, który robi magię, tak samo jest to duże, duże, duże bałwochwalstwo. Al-Shirk al asghar, al yani nas. Małe bałwochwalstwo, poziom niżej, to jest na przykład, jeśli osoba popisuje się wykonując modlitwę, że, że, że potrzebuje tego, żeby ludzie go podziwiali w jego modlitwie, że, że, że się patrzą na niego. Al-Kabair, myśl al misil azzyna anna mima a duże grzechy na przykład e, 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 lichwa albo e, e, z, z kobietą czyli czyli e, e, os, jak to się nazywa po polsku e, cudzołóstwo, przepraszam, cudzołóstwo kiedy mówią o kultach? Algiebanemima, na przykład obgadywanie ludzi, a, mówienie za ich plecami i tak dalej. Hmm?